Podczas tegorocznych Dni Pobiedzisk na terenie właśnie tej gminy zorganizowano wielkie taneczne wydarzenie Zumbą Fitness po zdrowie. Łącznie w imprezie wzięło udział ponad 1000 osób. Zumba to nic innego jak fuzja aerobiku i tańca inspirowana latynoskimi rytmami. I taki właśnie taniec zatańczono w ubiegłą sobotę w gminie Pobiedziska. To wszystko w ramach imprezy Zumbą Fitness po zdrowie, która odbyła się podczas Dni Pobiedzisk 2016. By zatańczyć zumbę wystarczą przede wszystkim dobre chęci. Bo ten taniec, jak przekonywała Dorota Kuligowska z Fundacji Aktywności Fizycznej i Zdrowia Sport Support, jest dla wszystkich. Imprezy nie udałoby się jednakże zorganizować, gdyby nie wsparcie gminy Pobiedziska. W Pobiedziskach rozpoczęliśmy tur Zumba Fitness po zdrowie. Gospodarzem dzisiejszej imprezy są Pobiedziska. Bardzo nam miło, że możemy tutaj dzisiaj gościć. Fundacja Sport Support razem z Ministerstwem Sportu zaprasza wszystkich Polaków do ruchu. Zumba jest tak prostą formą ruchu, że każdy może tutaj się dzisiaj przyjść i pobawić i rozpocząć aktywnie wakacje. Uroczystego otwarcia tego wydarzenia dokonała pani burmistrz Dorota Nowacka. Także wszystkiego dobrego i uważam, mogę powiedzieć, że zumbę czas rozpocząć, tak? I rozpoczęła się od intensywnej rozgrzewki. Jestem piękny widok, cała scena chodzi! Nikt tego nie przewidział! Na to wielkie taneczne wydarzenie oprócz sympatyków zumby przybyli także i tancerze z całej Polski. Dariusz Kras, by tu dotrzeć, przemierzył aż 400 kilometrów. Jak przyznaje, warto było pokonać taką odległość. Bardzo się podobało, mimo że 400 kilometrów zmierzyłem tutaj, żeby się pobawić wspólnie te 4 godziny, to wrażenia są ogromne. I rzeczywiście są ogromne, o czym świadczą chociażby te efekty specjalne. Ale ogromne wrażenie zrobiła na wszystkich też i liczba osób uczestniczących w tegorocznej zumbie. Gwiazdą wydarzenia był Steve. Imprezę prowadził znany polski dziennikarz, konferencjer i artysta estradowy Ireneusz Bieleninik, który, jak przyznał, Pobiedziskami jest zachwycony. Widać, że mamy do czynienia z ludźmi tak twardymi, naprawdę prawdziwymi cyborgami, bo kiedy się tutaj naprawdę mocno rozpadało, to tylko części osób nie było tańczących. Pobiedziska są the best, naprawdę. Specjalnie na to wielkie taneczne wydarzenie przyjechała też grupa dziewczyn z domu opiekuńczo-wychowawczego imienia błogosławionej Marii Karłowskiej w Poznaniu z siostrą pasterką Katarzyną Katarzyniak. Jesteśmy z grupą od sióstr pasterek, jestem siostrą pasterką. Są to dziewczęta, które mieszkają na co dzień ze mną i niestety nie wyjechały jeszcze na wakacje, więc postanowiłyśmy, że dzisiaj weźmiemy udział. Pierwszy raz w życiu jesteśmy na takiej zorganizacji. Organizowanej grupie dotyczącej zumby. Pomysł ten, jak się później okazało, był strzałem w dziesiątkę. Jesteśmy zachwycone i bardzo nam się podoba i same brałyśmy też udział w tym oto spotkaniu. W tym oto spotkaniu wzięli udział także mieszkańcy Konina. Jesteśmy z Konina, zawsze przyjeżdżamy do Pobiedzisk, jest zawsze super, dużo energii, pozytywnej oczywiście. Tak, jak świetnie się bawimy i następnym razem wszystkich zapraszamy. Konin przyjeżdża tutaj już od drugiego roku. Który. No drugi rok tak naprawdę. Jesteśmy tutaj już gdzieś tam od 8 marca i przyjeżdżamy tak naprawdę na każdą imprezę, którą Asia robi taką większą, nie? A sama organizatorka, mimo nie do końca sprzyjającej tego dnia aury, nie ukrywała zadowolenia. Fantastyczna impreza, mimo pogody, mimo deszczu, mimo tego, co się dzieje w całej okolicy. U nas jest gorące lato, gorące rytmy. Stosujemy, co możemy na głowę, aby być choć troszkę suchym, ale bawimy się do upadłego, ile się da. A bawić się na całego powinniśmy, jak przekonywała pani burmistrz Dorota Nowacka, właśnie w okresie młodości. Tańczą, bawią się. No niech się bawią, to jest czas młodości. Przyjdzie starość, to już wtedy będzie inaczej, ale jak się jest młodym, to trzeba się ruszać. A żeby potem na stare lata naładować energię. Łącznie w wydarzeniu wziął udział ponad 1000 osób.